Docierają do mnie słuchy coraz częściej, że przemoc w szkołach jest. Zgłaszają się do mnie rodzice, że dzieci, młodzież takiej przemocy doświadcza ze strony rówieśników i również przemocy psychicznej ze strony nauczycieli. To jest szalenie niepokojące. Zamierzam tę sprawę, powiem szczerze, dogłębnie zbadać. Również nie ukrywam z tego powodu, że mój syn jest też uczniem zespołu szkół w Nowym Mieście. I takie sygnały otrzymuję również od niego. Ale to nie jest powód. Powód jest taki, że rodzice zaczynają coraz częściej o tym mówić. Uważam, że o takich sprawach należy mówić. Tym bardziej, że jak jest powiedziane, organem prowadzącym szkoły jest gmina. Nie rada gminy, ale gmina. I myślę, że tutaj należy się zainteresować. Ja powtarzam, w różnych szkołach byłem, takich placówek z infrastrukturą naprawdę bardzo dobrą, jaka jest w gminie Nowym Mieście, z siecią szkół bardzo rozsądnie ustaloną. My sobie nie możemy pozwolić na to, aby poziom edukacyjny był gorszy niż w powiecie. Ja wszystko rozumiem, rok, dwa mogą się zdarzyć, ale tutaj są przypadki systematycznego, czy systematyczne przypadki, gdzie ten poziom jest niższy.